po co montować rekuperację? Tak naprawdę do czego ona służy, co nam daje i czy warto wydać te kilkadziesiąt tysięcy złotych po to, żeby mieć jakąś wentylację mechaniczną? Tak warto. Jeżeli budujesz dom, warto. A teraz powiem dlaczego warto i dlaczego nie popełnij tego błędu, nie montując rekuperacji. Budujesz nowy dom, chcesz się jak najszybciej wprowadzić, no to jest logiczne, tak, kombinujemy co tu zrobić, żeby jakoś obciąć trochę koszta, coś pokombinować, zahachmęcić, żeby jak najszybciej się wprowadzić do tego domu, więc np. odpada coś takiego jak rekuperacja. Rekuperacja, no bo można zrobić zwykły, i tak robię kominy, tak, więc sobie zrobię wentylację zwykłą, taką jak zawsze była, no przecież też była dobra. Słuchajcie, taka, taka zwykła wentylacja tak naprawdę nie działa. Nie działa, nigdy nie działała, nie daje nam tej wymiany powietrza. kojarzycie coś takiego, że w zimę ciągnie zimne. Być może kojarzycie też coś takiego, że, że czasem są zapchane te czy za, zaklejone, zamknięte, kratki wentylacyjne po to, żeby właśnie zimnem nie ciągnęło. I to jest jedna z zalet rekuperacji. Tutaj nam zimnym żadnym nie ciągnie, ale co ważne, mamy tą wymianę powietrza w zasadzie cały czas. Kilka razy w ciągu godziny mamy wymianę powietrza. Czyli tak jakbyśmy mieli cały czas otwarte okna i cały czas mamy to świeże powietrze, ale okna są zamknięte. Więc y, daje nam to, z jednej strony, nie wlatują nam jakieś komary, nie wlatują nam muchy, pszoły, osy, no. Wszelkie dziadostwo, jakie tylko może być z zewnątrz, które nam się dostanie, czy też jeżeli chodzi o kwestię kurzu. No też mamy mniej tego kurzu w domu. Jest to świetne rozwiązanie dla alergików, ale co ważne, jak zaciągamy to powietrze z zewnątrz, to w przypadku rekuperacji. To powietrze jest już oczyszczone, to znaczy zaciągamy to powietrze, ale ono przechodzi przez filtry, więc jeżeli chodzi o kwestie smogu, pyłki PM10, PM2,5, to tutaj one nas nie obchodzą. Zakładałem po prostu filtry, te filtry oczywiście trzeba wymieniać, ale to nie jest duży koszt, jak chcesz to wejść sobie na Allegro, zobacz ile to kosztuje, no to są grosze tak naprawdę. Wymieniamy sobie te filtry i mamy czyste powietrze, nie wdychamy tego smogu, trochę dłużej będziemy żyć dzięki temu, więc myślę, że warto. A więc krótko, jakie są zalety rekuperacji? Po pierwsze, mamy świeże powietrze. Po drugie, mamy ciągłą wymianę powietrza. Po trzecie, nie wdychamy smogu. Po czwarte, mamy oczyszczone powietrze z skórzów, drobnoustrojów, grzybów, pleśni i innego dziadostwa. Po piąte, oszczędzamy na, na ogrzewaniu, więc też to jest na pewno jakaś zaleta. Na ogrzewaniu czy na klimatyzacji tak naprawdę, bo, czy na chłodzeniu budynku. Po piąte lub po szóste, nie pamiętam. Mamy kolejną zaletę, a więc nie ma komarów w domu. Jeżeli mieszkasz na wsi, to wiesz, że te komary lubią czasem wlecieć, nie musisz montować jakichś moskitierów itd. No dobra, ale ile kosztuje taka rekuperacja? No taka rekuperacja kosztuje jakby ze wszystkim od mniej więcej 20 do 35, może 37 tysięcy. Coś w tych granicach się zmieścisz razem z robotą przy założeniu, że wykonuje to dla ciebie zewnętrzna firma. Więc jeżeli jesteś zainteresowany swoją drogą, masz na miarę na mnie. Natomiast jeżeli chodzi o rekuperację, mamy te 20 30 30 parę tysięcy do wydania. Wiadomo, no to jest kawał pieniędzy, tak? I trochę szkoda, no tylko po to, żeby oddychać sobie jakimś tam powietrzem, może pożyć trochę dłużej, nie? Nie warto. Natomiast jeżeli chodzi o rekuperację, tak naprawdę ona wychodzi dużo, dużo taniej. Bo jeżeli sobie zdamy sprawę z tego, że jeżeli montujemy rekuperację, to po pierwsze Możemy zamontować dzięki temu mniejszą moc pompy ciepła, czyli będzie nieco taniej na pompie ciepła. Kilka tysięcy taniej, oszczędzimy, kilka tysięcy już oszczędzimy na pompie ciepła. Druga sprawa, jeżeli zamontujemy sobie bo nowy dom, no to najczęściej będzie pompa ciepła, dlatego mówię o pompie ciepła. I teraz montujemy sobie pompę ciepła i rekuperację. No to teraz pytanie, a po co kominy, tak? Po co montować kominy? Nie montujemy trzech kominów. Trzy kominy, 9, 10, 11, 12 tysięcy, coś takiego. Tyle oszczędzimy sobie dodatkowo pieniędzy na obróbce wlacharskiej, na miejscu tak naprawdę, no bo nie będziemy musieli wydzielić miejsca na to, żeby te kominy były. Plus będziemy mieli ładniejszy dach, więc też myślę, że jakaś zaleta. Kolejna kwestia okna. Okna. Różnica w cenie okien, które się otwierają, a które się nie otwierają, jest niesamowita. Oczywiście możesz sobie zrobić dom cały, w którym się nie będzie żadne okno otwierać, i spoko przy rekuperacji tak można zrobić i to będzie hulać i działać. Natomiast oczywiście można zrobić tak, że na przykład tylko na parterze się nie otwierają albo część okien się nie otwiera, ale tutaj też będziesz miał kilka tysięcy ładnej oszczędności, jeżeli chodzi o zamontowanie okien, ponieważ one są dużo po prostu tańsze. I dzięki rekuperacji możesz to zrobić i ma to jakikolwiek sens. Kolejna kwestia to jest kwestia montażu rekuperacji, jeżeli chodzi o montaż rekuperacji najczęściej są dzielone na dwa etapy, to znaczy pierwszy etap to jest instalacyjny, gdzie puszczamy wszystkie kanały wentylacyjne i tak dalej, które najczęściej są rozprowadzane albo po strychu, albo po nieużywanym poddaszu jakimś, no i oczywiście, jeżeli masz budynek piętrowy i tak dalej, to są puszczane w stropie. No i wtedy, jeżeli są puszczane w ten, w ten sposób, czy w suficie podwieszanym ewentualnie można jeszcze puścić te kanały, no chodzi o to, że muszą być puszczone one na stosunkowo wczesnym etapie budowy domu, czyli jak już wykończyłeś sobie Całą chałupę, no to ciężko wtedy zamontować rekuperację. To jest jeden z jej minusów. To znaczy, Rekuperacja jest tak naprawdę dedykowana dla domów nowych, ewentualnie starych, ale parterowych. Wtedy też najczęściej jest możliwość zamontowania takiej rekuperacji, czyli wtedy rekuperator montujemy na poddaszu po prostu. Wszystkie kanały puszczamy na poddaszu czy na strychu, no i mamy wentylowane pomieszczenia. Natomiast jeżeli mamy budynek piętrowy, no to jest problem, tak? Więc jeżeli chodzi o rekuperację, tak jak wspomniałem, montaż jest dwuetapowy, a więc pierwszy etap to jest rozprowadzenie kanałów, anemostatów i tak dalej. Natomiast drugi etap to jest montaż jednostki centralnej montaż Anamostatów i ustawienie całej rekuperacji, tak naprawdę uruchomienie, co możemy zrobić już, jak się tak naprawdę będziemy wprowadzać, czy zaraz przed, przed wprowadzeniem, nawet lepiej to zrobić, bo jak wcześniej sobie to uruchomimy, to nam zaciągnie jakiś syf z budowy, bo będą nam tynki zacierać i tak dalej, prawda? I będzie. Będzie tak naprawdę, zapchane będą filtry, i tak dalej. Więc jaki jest minus tak naprawdę rekuperacji? No, minus jest oczywiście cena, bo trzeba wydać pieniądze. Tak jak wspomniałem, niekoniecznie tyle, ile nam się od razu wydaje. No, bo okej, okay, wydamy 30 koła, ale oszczędzimy 20 koła, więc w sumie to nie jest jednak aż tak duży, e, aż tak duży wydatek. Jeżeli mówimy o korzyściach, które otrzymujemy, a później tak naprawdę jest ciężko to zrobić, no i to jest kolejny minus rekuperacji, czyli jeżeli chcemy ją zrobić, to w zasadzie trzeba ją zrobić stosunkowo szybko. Oczywiście jeden minus, którym pewnie się spotkacie, być może o którym słyszeliście, i tak dalej, no to jest oczywiście kwestia wysuszania powietrza, tak? Bo rekuperator wysusza powietrze. Czy rekuperator wysusza powietrze, tak? Tak, rekuperator wysusza powietrze. Oczywiście są różne technologie w rekuperatorach, możemy mieć wymiennik obrotowy, który zmniejsza wysuszanie tego powietrza i tak dalej. Natomiast w praktyce co to za problem, tak szczerze? Kupić sobie kilka nawilżaczy powietrza i zbani, tak? I nie mamy tego problemu suchego, suchego powietrza. A nawet jeżeli sobie z jakiegoś powodu nie chcecie zamontować nawilżaczy powietrza, bo niebo brzydko wyglądają, bo coś tam można sobie przy rekuperatorze zamontować, no i wtedy spoko, rekuperator będzie nam nawilżał, oczywiście to będzie, będą większe koszta, a Albo mm, można oddychać suchym powietrzem, tak? Ale i tak lepiej oddychać suchym powietrzem niż powietrzem ze smogiem, grzybami i pleśnią. To wszystko na dzisiaj. Zostawcie łapkę, lajka czy coś tam. Dzięki. Hej.